Często mówimy o tym wyszkoleniu technicznym Włodarczyka, że jest jednym z najlepiej wyszkolonych polskich pięściarzy zawodowych. Świetny w obronie, trudny do sforsowania. No plus te argumenty, lewy prosty i lewy sierpowy. Teraz podwójny, bardzo ładny lewy prosty. To jest też niezwykle silny cios. A i teraz ciekawe rozwiązanie Włodarczyka. Chciał zaskoczyć bezpośrednim prawym podbródkowym, aż przypomina się ten pojedynek z Olanruadziu Durodolą, bo trudne imię Nigeryjczyka, bo wtedy zaskoczył Durodolę właśnie takim ciosem podbródkowym.